To folię tu weź, bąbelkową daj. No właśnie. I ciepło będzie. Zaraz, ja sobie z folijki usiądę. O, no to bye bye spodnie, dżiny. 12 seconds later. Zaraz, folię muszę podzielić, czekaj. Już mówiłem, że ty usiądziesz. Dawaj folii kawałek. No to... Oj. Ja tylko wyciągnę to. Zobacz, temperatura dobra, GoPro się nie zagrzeje. Też o tym myślę. Easy, tam chyba z przodu za mało trochę wozduchu. On i tak stoi na slikach, jak F1. And it's a red flag. Red flag is out. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What? Dzień dobry wszystkim ze studia ekologicznego. Podoba się dla mnie z tej strony Kamil. Nie Kamil i ulubiona seria. Q&A. Jesteśmy, chciałbym powiedzieć, w pięknych okolicznościach przyrody, ale albo w poprzednim odcinku, albo w następnym zobaczycie, że no, ktoś robi złe rzeczy, ale to... To wszędzie, tak w całej Polsce wycinają. To uwaga, maile analogowy. Pierwszy jest Skalpę. O, tu pozdrawiamy naszego kolegę Wojciecha. Widzieliście jego Cannondale'a Super Sixa na odcinku, który się broken na zjeździe zrobił. To przykra sprawa. Ale mówił, że ubezpieczony miał, więc może coś z tego do będzie. Do jakiej kwoty? Nie wiem. Pozdrowienia ze Słonecznego, cały rok Kalpę, gdzie jeździłem z kolegą 6 dni na szosach. Już drugi rok z rzędu. Podoba się dla mnie wasz program. Robicie dobrą robotę. Tak trzymać. Bardzo drugi dziękujemy. Drugi rok z rzędu, tyle on nie wraca do Polski, tylko tam jeździ 2 lata? Tak, ale uwaga, to jest hit. Mail analogowy z... Nowej Zelandii. To chyba najdalszy zakątek. Pozdrowienia dla Felcika oraz całej ekipy Sprint. Czy właśnie wygrałem konkurs na maila analogowego z najdalszego zakątku świata? Filip i Ewelina z Białegostoku. Naprawdę? Tak. O ja. Ale teraz pytanie, czy oni są z Białegostoku czy z Nowej Zelandii? Nigdy nie wiesz. You never know, right? A prawdopodobnie pojechali tam wysłać pewnie tak, ale Nowa Zelandia tam musi być ładnie. Tak. No Hobbita też ładniej kręcili niż tu. Ale na Podlasiu też mogliby kręcić Hobbita, też tu jest nieźle. Tu to mógłby Pustkowie Smauga chyba, albo Za bramą Mordoru, bo taki Tomek, las wycięty. Tomek, lecimy grubo. No. Pierwsze pytanie. No dawaj. Piwo domowe Bajzel. Taki nick. A. Kiedy wymiana roweru, a kiedy upgrade? W którym momencie nie warto już dookładać do obecnego roweru? Kurde. To jest trudne pytanie. Trudne pytanie. Przy czym ja mam odpowiedź. No dodaj. Wtedy, gdy już nie ma się serduszka i się nie kocha tego obecnego i czego by się nie robiło, to serduszka nie ma, bo to jest bardzo... A ja robię ciągle upgrade czegoś. Tak, nie poruszamy tego tematu. Nie, no ale to jest bardzo trudne pytanie, bo to jeden stwierdzi, że wtedy, drugi wtedy, no kiedy już nam się po prostu znudzi i nie przestaniemy kochać ten swój rower obecny. Ja się przywiązuję do rzeczy, mogę i upgrade'ować i coś nowego kupić, no. No nie da, nie ma jakby... No wtedy, gdy to już frajdy nie sprawia. Chyba tak, co? No, chyba tak, ale to... Nie wiem, to ciężko, jak nie widzę roweru, to... Teraz ja wiem dla ciebie. Mateusz Fraczkowski. Najlepszy full do 200 tysięcy złotych. I dlaczego jest to Orbea OIS M11 XS? Orbea to bardzo dobre rowery, ale full do 20 tysięcy złotych to w zależności full do czego, bo teraz te fulle to jest i do cross country, i do down country, i do MTB, czyli tych felcikowych różnych rzeczy, i do enduro i tak dalej. Tu bym potrzebował bardziej precyzyjnej odpowiedzi, ale jest tyle dobrych firm, które robią fulle, że ciężko teraz coś wybrać. No, to ty teraz dla mnie. Tak. RAV93. Czy moglibyście przygotować testy? Jeden rower z tym samym zawodnikiem na pętli 10 km w określonych watach na zestawie kół na przykład 28C i 45C. C. A później rower ważący 8 kg i 11 kg i podobnie. Myślisz, że bylibyśmy myślę, w stanie przygotować takie laboratorium? Ale jest to laboratorium? Ciężko zrobić, bo puścisz jednego zawodnika, tak, i masz pod wiatr, tak, a za pół godziny wiatr ci się zmieni. Ale wiecie i co? Nie wiem, czy to będzie miarodajne. To jest pomysł. A ja bym spróbował zrobić coś takiego, tylko może nie na pętli 10-kilometrowej, ale żebyśmy w sezonie wybrali jedną pętlę i puścili człowieka, który miałby ugniatacze mocy z pomiarem mocy. A drugi i bez, na jednej tak? pętli nie. Puścić go na rowerze 8-kilowym, a później na 11-kilowym. Oj, to mogłoby się sprawdzić. Pomyśl
Pomyślimy. Bardzo dobre pytanie. Teraz ja sobie sam zadam pytanie i odpowiem. Zosia Samosia. Grzegorz Hańce. Jak mogliście nie zabrać Felcika? Ja już odpowiem. Jak? Bo po prostu do torby się nie zmieścił, więc nie zabraliśmy go. Hela Bela 2246. Panowie filigranowi zawodnicy, bo wy się znacie na MTB, czy istnieją jeszcze karbonowe HT, które albo można kupić seryjnie na napędzie 2X, albo chociaż zamontować, bo nie chciałbym iść w jeden ich z racji na rodzaj wyścigów, w jakie celuję. Nie. Nikt nie robi na 2X? Żeby ktoś robił 2X. No ale przerobić da się chyba? A jak przerobisz, jak rama jest tak skonstruowana, że przerzutki nie zamontujesz? Albo korby nie ma... Okej, ale rozpiętość teraz 1X z tą kasetą jak najmniejsza koronka ma 10. Dla mnie, ja bym nie zmienił w MTB na 2X. 1.12 zapakować napęd i ganiasz jak zły. Znaczy inaczej, panie Helabela, z jakiegoś powodu wszyscy przeszli na 1X, więc może warto spróbować się przekonać. Nie mówię, że to będzie akurat dla ciebie świetne rozwiązanie, ale nie spróbujesz, nie ryzykujesz, nie dowiesz. Teraz ja, tak? No. Miami 8957. To kotlet miał. Może tak. Po tej pek gruchnęło, że Trekuś będzie zwalniać i ograniczać asortyment. Czy już sklepy stacjonują, czy zmiany Treka? Jaka jest zmiana współpracy? Co z gwarancją, czy za wcześnie na to wszystko, bo temat dość świeży. Jezus Maria, syf malaria. Dobra, to ja odpowiem, ponieważ w tym tygodniu rozmawiałem z Trekiem na ten temat. Nie można do końca wierzyć we wszystko, co się gdzieś tam czyta w internecie. Tak, informacja jest potwierdzona, ale pragnę to sprostować. Jest cały świat. Jeżeli redukcja na całym świecie wynosi 10%, to nie znaczy, że to dotknie rynku europejskiego, a tym bardziej polskiego. Nas obsługuje Trek UK, jest to ten sam dystrykt, który obsługuje Anglię, Polskę i jeszcze tam kilka krajów i tu się absolutnie nic nie zmienia. I jakby... Nie ma co wysuwać za bardzo wniosków, bo w Polsce się absolutnie nic nie zmienia. Rynek europejski trzyma się całkiem okej, Trek nie narzeka i tu absolutnie zmian nie będzie, po prostu. Poszła oczywiście informacja, żeby ograniczyć w Treku jakieś koszty związane, nie wiem, dla przedstawicieli z jeżdżeniem, z czymś tam, no bo jakaś tam sytuacja wewnątrz jest, ale rynku polskiego absolutnie to nie dotyka w żaden sposób. Więc tutaj... Wnioski czy tezy, że w Polsce gwarancja, coś, sklepy, że coś się zmienia, absolutnie nic się nie zmienia. Czas pokaże. My się rozwijamy, a więcej zobaczycie nawet pod koniec tego roku, co szykujemy dla was. Dobra. Ale pan Maksywę, od deska, cinek 963. Nieźle. Kiedy po raz pierwszy przejechałem 100 km? To do ciebie. Ja nie pamiętam, to dawno było. Nie wiem, ja pamiętam, że jak miałem kilkanaście lat, no to było już 20 kilka lat temu. No ale miałem, nie wiem, 12-13 lat, jakoś tak. Mój tata puścił mnie z Białegostoku na wioskę do mojej babci. Jest taka miejscowość na mapie Czremcha. Rzut beretem od granicy z Białorusią. Miałem kilkanaście lat i pojechałem 90 km do babci rowerem. Jeszcze ugniatacz mocy mi się po drodze odkręcił, to jakiegoś tam pana łapałem, żeby mi klucz 15 pożyczył i wtedy trzasnąłem setkę, mając kilkanaście lat. Wiem, kiedy przejechałem. No. Uwaga, podaję. Uwaga, frajerzy, mam ważny komunikat. Miałem lat 14 i z kolegą stwierdziliśmy, że pojedziemy do Wólki nad Bugiem za Siemiatyczami. W domu powiedzieliśmy, że jedziemy na grzyby o 3 rano, więc pojechaliśmy o 3 rano, byliśmy tam na 8, 5 godzin nam to zajęło. Ale z powrotem było gorzej, bo od 14 do 21 w ten sam dzień, więc tak, to była pierwsza setka. To ja wam powiem, że ja z moim zjazdowym Giantie Glory starym potrafiłem setkę walnąć, kiedy jeździliśmy z kumplami po lasach i szukaliśmy górek, gdzie można trasę rowerową. Fajcik, my mówimy o rowerach, nie o piciu setki. Ja bym na Glory nigdy nie chciał setki zrobić. Dobra, teraz ja, tak? Jabłko Jelenia, kiedy będą nowe MTB od NS Bikesa? No wtedy, kiedy NS Bikes wyprodukuje, ale oni dzielą się z informacją taką z nami kilka miesięcy przed premierą, więc obecnie nie bardzo coś jest. No, dawaj ty. Ja mam znowu, zazwyczaj tego nie robimy, ale tu pan trafne pytania zadaje. Odcinek 963, najgorszy wypadek na rowerze. Mój? No. Nie miałem. No jak człowiek ma perfekcyjną technikę nie i w lesie jak nigdy... sarenka, myk. Nigdy nie miałem wypadku na rowerze, z głową trzeba jeździć. No bez głowy ciężko. No bez głowy ciężko, dlatego jak nie będziesz mistrzem świata, tak? Lepiej dojechać wolniej, ale w całości. No. I w kasku. Ja tu mam
Kubek 9939. I tu mam dosyć długie pytanie od tego pana. To bo, skrócie, no. No właśnie, bo kupił Tribana i nie wie co robić, bo czy go upgrade'ować, czy go fittingować. I tutaj ja bym poszedł inną linią. Ja bym tego Tribana tak ciach sprzedał i zakupił szosę i tą szosę wtedy sfittingować. Nie bawić się w fitting Tribana i potem w upgrade, bo potem do sprzedania to nic z tego nie będzie, no. Ja bym zrobił tak jak chcesz. Jak jeździsz mało, baw się tym Tribanem, rób fittingi, a jak nie, to... Jak chcę. Teraz ty. To szalały tam. Matthew 93. Kiedy salon we Wrocławiu? W Brezlau. Tak z Wrocławia wrócę. A kiedy jedziesz? Nie jadę w ogóle. Teraz ja mam. O, i to pytanie. A to wszystko co... Hej, z fabryki Crossa też będą tu takie przybitki, jak wygląda życie tubylców? No ja czekam od pani Honorcio. No, ja czekam na ten... A ja już nawet nie czekam. Miałem jakieś spotkanie tam z kimś wysoko ale już nawet. A ja czekam i to jest kolejne wyzwanie. No już nie rzucam nawet wyzwań. Sokerek 1-2-3. Czy dla osób lubiących prędkość lepszy wybór to szosa aero, na przykład Trek Madonna, czy jednak triatlonowy speed concept z uwzględnieniem, że start w trailonie raz na jakiś czas bez napinki na rezultat, a reszta to jeżdżenie po niezbyt górzystych drogach w okolicy? Madonkę. W życiu, jeżeli chcesz jeździć normalnie, nie kupuj roweru Speed Concept, bo to nie jest rower do normalnej jazdy. Bo tym rowerem trzeba pojechać i sobie normalnie i z kolegami. A mało tego, jak sobie wymyślisz kiedyś, że pojedziesz na zbiórkę do lokalsów, to oni cię na tym Speed Concepcie nie wezmą, bo to nie jest bezpieczny rower do jeżdżenia w grupie. Z tyłu będzie jechał. Nie. Do normalnej jazdy te takie trailonówki to się nie nadają. Bajkowy garaż. Black Ink współpracuje z Poligonem. Black jest. Tech, nie Black Ink. No, a ja mam Black Ink, więc Black to Ink się ciągle myli, mi też to się myli. A z Poligonem współpracuje Black Tech, który jest między innymi wykonawcą komponentów dla Specialized. O, ja mam. To może moja kole, wiesz co? A, no, twoja. Pytania na zmianę polegają na tym, że raz ty, raz ja, a nie ty i ja. Zosia, Samosia. Grzegorz Gipki 2472. Skąd biorą się ceny rowerów, które są ekstremalne? Rozumiem, że coś może być drogie, ale rower za 100 tysięcy, sam mam auto w podobnej cenie i trudno mi sobie wyobrazić, no i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to pytanie to trzeba zadać producentom rowerom, a nie po prostu sprzedawcom. No też, to nie my ustalamy do końca ceny. Gdzieś tam możemy oczywiście sobie swoją cenę wybrać, ale jakaś tam MSRP, czy jak to się tam nazywa, jest podawana. Przy czym na samochody za kilkanaście milionów są? Są. Są. I dowiezie on cię na miejsce tak jak ten twój za 100 tysięcy? No podobnie. I z rowerem jest dość podobnie. Dobra. Ale 100 tysięcy to za dużo na rower, no. Stanisław Sakiewicz. Panowie, chyba po jakimś grubszym, że niby my alkohol pijemy. My nie pijemy alkoholu, to są pomówienie i oszczerstwa. A ja czasem dziubnąć? A ja nie. Ja Żurek 607. Panie, krótka piłka. Tambora A8X ze zmianą kasety 1052. Możliwe? Ile ta przyjemność, jak możemy się rozliczyć, bo trzeba w końcu złożyć zamówienie? I czy na 177 to bardziej MK czy LK? Ty, Tambora. Kurczę. Ja to LK na 1,75 bym chyba sobie brał. No. LK na 177 no. Już LK będzie haraszu. A kasetę da się włożyć? Jaką? 1052. Nie, bo tam jest bęben inny. W której tamborze? A A8X, tej na AXS-ie. A tam może być. A nie, tam jest bęben, tam jest tam bęben na XD, tylko czy przerzutkę ogarnię. Trzeba przerzutkę XD, zmienić XD. Na z długim wózkiem. Mario, świetnie, że was mamy. Mam pytanie do pana Tomasza. Kupiłem Cuba nurodno-mechanicznych zatrzymajka. Filigranowość moja jest tak, jak mniej więcej u pana Tomasza, plus minus dwa palce w obwodzie. I teraz pytanie. Rower jest na grupie Claris. Jak poprawić i na co mogę to wymienić, żeby nie wymieniać wszystkiego? I tak dalej. Tu jest problem, no bo tam wymiana klocków nic nie poprawi hamowania. Ja bym ten... Kurczę. To samo co z Tribanem. Ja bym nie kupił na tarczy mechanicy, bo wiem, że nie schemuje tego. Dwa, już jak się bawić, no to tam musi wlecieć co najmniej Tiagra na hydraulice. Ale to jest koszt, podejrzewam, połowy roweru, bo to... A można pojeździć i sprzedać. Dokładnie. Igor Piasecki. Co panowie sądzą o wkładanie baranka do rowerów typu hardtail? Czy jest szansa, że może to być optymalne rozwiązanie na graveling mocny w lesie? Mamy już Revolta X w Giantie, Grizzla w Canyonie,
ale one mają skoku po 40 mm. I czy zrobić taki ze skokiem 100-120? Bo myślę nad projektem z bazą Pro Calibra, żeby zrobić taki check kaliber ulep. Ale ja to widziałem już. Już ja widziałem Pro Calibra z barankiem. Wojciech Kluk z fabryki rowerów kiedyś już coś były takiego Pro Calibra z barankiem, kiedyś był MTB z barankiem. Przypomnijmy, John Tomak jeździł na takim kiedyś. W latach 90. chyba. To teraz ja mam. Jabłko jelenie znów. Co z ostatnim konkursem z przerobioną fotką z zawodów? No i co? No co, musisz wytypować coś. To oficjalnie mówię, że pomysłem konkursu był ten pan i ten pan wytypuje i ten pan wyśle i jak nie wyśle, to do niego. Tu mam długie pytanie, ale to nie będę. To jeszcze raz przypomnę. Teraz ty, tak, pytania ja tak sobie głośno myślę. Inverse.pl. Podjarałem się crossem 5060 Gen 2, chyba chodzi o Eskera. Chciałem go kupić, bo rama bardzo mi się podoba. Tylko czy jest szans, jak jeżdżę praktycznie na asfalcie, opony bym wrzucił 32? O, a nie wiem, to one z rantu by nie spadły. To byłoby spróbować. Ja bym bardziej może pomyślał o jakiejś szosie takiej Endurance. No ale jak panu się rama podoba? No. To tak... To kiedyś byłem, kiedyś miałem klienta... Stratos S5 Disc, proszę na to zerknąć z poligona. Ale kiedyś miałem klienta, taka anegdota mi się przypomniała, że on przyszedł z rowerem crossowym, jeszcze Myszka pracował, i on mówi, że on na tym rowerze crossowym triathlon będzie robił. Więc lemontkę... Co będzie robił? Triathlon. Triathlon. Więc lemontkę, okej, i on mówi, że opony szosowe. My mówimy, nie. On, tak. Wstawiliśmy te opony, no i pan przyszedł, bo mu ta opona z rantu spadła w zakręcie. Więc to takie... No. O, ja mam pytanie, ale to jest znów do mnie pytanie. No. Ja się boję tego. To jest Kraken Bydlak. Czy jest jakakolwiek szansa, żebym mógł przejechać się razem z filigranowym zawodnikiem, nie Kamilem? Stawiam kawiczku i ciasteczku. No, ja się nie boję wyzwań. Można się przejechać. W Warszawie chyba będziemy 7 czerwca, tak? Oficjalnie. Czerwca, kwietnia. 7 kwietnia jest ustawka spod naszego sklepu Trek Warszawa. Zapraszamy wszystkich, zrobimy pyszną setkę z przerwą na ciastko i kawkę. Znaczy, setkę na rowerze. Bo ludzie zaraz powiedzą, że namawiamy do picia alkoholu. Setkę na rowerze, no. My tylko o rowerach. A wtedy wyborów nie ma przypadkiem akurat? Są wybory, są. I wtedy jest, od razu też odpowiadamy, tak, wtedy jest Bike Expo, ale Bike Expo w Warszawie trwa 2 dni. I można przyjechać do nas rano i po południu jeszcze wskoczyć na bike. I są też wybory, więc możecie na wybory pójść rano, możecie po przejażdżce na rowerze pójść na wybory, bo to wasz obowiązek. Tak, teraz ja. Czas apokalipsy. Opowiedzcie o początkach waszego biznesu rowerowego. To opowiadaj. No, był sklep, później był drugi, później był trzeci, później był czwarty, później były trzy, bo otworzyliśmy ten nasz drugi duży taki, ten trzypiętrowy, który mamy obecnie, który skanibalizował tamte mniejsze. Później były internety, później zaczęły się YouTuby, później zaczął się Trek Warszawa. A jak wszystko dobrze pójdzie, to ciąg dalszej opowieści nastąpi niebawem. Czy to ładnie? Bardzo ładnie, ja mam do ciebie. Nie możemy wszystkich pytań, tak, ja nie lubię tak szybko opowiadać o te pytania. Yeti Night. Jaki jest powód dawania przez producentów graweli niskiej masy dopuszczalnej typu 105 kg? Pułapka na gwarancję czy oszczędność na kontroli jakości? Czy 105 to tak nisko? To jest nisko. A to ja nie wiem, ale na przykład Trek na większość daje 124, coś mi się kojarzy. No. Old Bike Restorations. Ile miesięcznie zarabiacie na wyświetleniach filmów na YouTube? Wszystko. Dżentelmeni o kasie nie rozmawiają. Matysek WWY. Czy będziecie może sprzedawać u siebie grupy L2? Ja chyba jeździłem raz na tym. Nie. Ja tu zbieram bardzo dobre opinie w internecie podobno. Ty, ja i kierownice karbonowe widziałem po 150 zł, co dobre opinie, bo to z tej samej linii produkcyjnej. A chłopak w białym mało co kafli nie wybił. A drugiemu w szosie chińskiej w pewnym momencie tak kiera na mostku monokok, tak się obrócił w miejscu, więc... Chciałbym kupić do szosy nowe ugniatacze. W standardowych wpinanych nie czuję się zbyt komfortowe. Czy macie doświadczenie z ugniataczami MacPad Road? To jakby połączenie zwykłych pedałów i wpinek. To jest magnetyczny pedał chyba. Ja nie zaryzykowałbym magnetycznego pedała. Ja to boję się takich fikołkowatych rzeczy czasami, powiem ci. Ja to tak powiem.
Czas pokaże. Ilowe, tuler? I zjadę do ciebie pytanie. Ja mam pytanie. No. Po COVID rynek się nasyci, rynek używanych się powiększy. Maratony XC odwoją, zainteresowanie spada. Generalnie ja myślę, że w ogóle spada zainteresowanie nie rowerami, a maratonami. Bo dużo ludzi, ja już czytałem o tym, ci co jeździli kiedyś na maratony, oni troszkę dorośli i teraz sobie jeżdżą na maratony gravelowe. Dłuższe dystanse, a te XC po prostu odpadają maratony. A ja w sprawie tego pytania, bo w internecie dużo ludzi pisze, że o, to już koniec, zmierzch branży, sklepów. Tomek, takie pytanie mam do ciebie, no. Teraz ja, takie Q&A. No. Czy ty odczułeś jakiś brak zainteresowania rowerami, nie. Czy mniejszą sprzedaż? Nie, ja myślę, że no, tak, nadal jest zainteresowanie, ludzie chcą być fit, zdrowsi, fajnie, to jest te rowery są kolorowe. Mniej czytania, więcej jeżdżenia to może dużo pomóc ludziom, co? Mm. Mm. I teraz słuchaj, bo ktoś jest bardzo odważny. Marek Q2847. Pytanie do pani z Crossa. Czy będzie Vento 9.0 w sprzedaży? To pani honorcie musi. Ale wiesz, który to jest rower? Który? To ten, który ty powiedziałeś, żeby nie zamówić, nawet też ani sztuki. No to go nie będzie. Bo to jest ten Aero ich za 12 ileś tysięcy. Ja przypominam, że mamy chyba kwiecień, tak? Którego roku? Bo to 2024. To już może być maj nawet. A ja nadal nie widziałem jeszcze, nie dostaliśmy crossów RS-ów. I chyba nikt nie dostał, tam jakieś jeden czy dwa były. Więc o czym my tu mówimy? Kubol 0110, budżetowa szosa na start, tylko na asfalt w górach. I ja mam taką szosę. No. Musi być tarcza i to jest Polygon S5 disk. Tak, bo najlepiej wtedy, zwłaszcza jeżeli zaczynamy, mieć tarczę hydrauliczną, bo ona dużo lepiej hamuje i takim bardzo rozsądnym, fajnym rowerem, no, S5 disk. Tak, coś, żeby miał hydraulikę, żeby tym schemować. Teraz ty. Spirit of Dead. Jakie opony do szosy w budżecie? Do 100, 150, 200 zł polecać. Do 200. 220, 200. Wiem, że tam... No, no. 500! No i pan poprosił opony do 100, no dalej. Ale do 100 to będą druty, wiem, że są, tak? Z Montragera, z Continentala. 200 coś już można Continentala wyhaczyć. Za około 200 już da się Conti. Ja mam. Jakub Zieleński. Kiedy te zgraweli z Poligona? No trochę ich testowaliśmy, ale w ogóle nie testowaliśmy serii Bend, a to są fajne rowery, one się dobrze sprzedają, ta. Więc je pokażemy niedługo. Tak, jak pogoda przyjdzie w końcu normalna. I gdzie ona idzie sobie? No niech idzie. O, do ciebie, Easy. Kolejne, Maciej Godorowski. Fabrycznie nowa, najlżejsza szosa do 12 kafli, obecnie to? Polygon. Najlżejszy będzie? Ale będzie Aero. No to nie będzie to najlżejszy. By to przy, no to chyba Giant TCR. TCR. TCR będzie do 12 kafli na tej starej ramie. Ja tu jeszcze takie takie jedno pytanie miałem. Nie ma, nie, bo już długo mamy tego, ale to ja lubię pocztówki. Jak ktoś napisał, że ja nie lubię pocztówek. No skąd pomysł, że ja nie lubię pocztówki? Ja lubię pocztówki. A ja nie lubię? O, amatorska drużyna, to byśmy sklecili. Mieliś, była już kiedyś. Tak, ale tam za dużo zawodowców się porobiło. Tu każdy zawodowcy. Dobra, kończymy. Tak mało, tak wiele pytań, muszę tak przyznać, mało że to odpowiedzi. Jedno z takich ciekawszych, fajniejszych, bardzo fajnie, podobało się dla mnie dzisiejszy odcinek, bardzo dziękujemy za skupienie. Czekaj, ja internet wyłączę. No tak, bo tu w lesie, wiesz, przyciąga... Nie, no to, dużo, tam... dużo pytań, a mało czasu. Felcik krzyczy, tak. Bo taśma mu się kończy. Dobra, dzięki, że byliście z nami, pamiętajcie, dzwonki. Lajki, suby, rower na platformach, kup bidon. Tak. Pa! Pa. O Jezu, pupa boli.